Ile kosztuje budowa domu w 2023 roku? Od razu na to pytanie odpowiem. Koszt budowy domu do stanu deweloperskiego, czyli takiego pod wykończenie, wynosi od 4000 zł za metr kwadratowy do 6000 zł za metr kwadratowy. Wiem, bardzo duże rozbieżności, ale zaraz pokażę, dlaczego są aż tak duże. Zrobimy to na przykładzie kosztorysu pewnego projektu, który przygotował inżynier budownictwa Krystian Lemkowski, którego prawdopodobnie znacie z naszego podcastu Dylematy Budowlane. Po obejrzeniu tego filmu będziecie wiedzieli, skąd biorą się aż tak duże rozbieżności w cenach budowy domów oraz będziecie także wiedzieli, że powierzchnia domu, obliczanie kosztów budowy w oparciu o powierzchnię nie ma tak naprawdę za bardzo sensu, ponieważ metraż nie ma bezpośredniego przełożenia na koszty budowy. Kosztorys, który zaraz omówię, zakłada, że już są wykonane badania geotechniczne, jest uzyskany projekt budowlany, mamy już pozwolenie na budowę, czyli już ponieśliśmy wszystkie koszty związane z rozpoczęciem budowy. Natomiast jeżeli chcesz te wszystkie rzeczy uwzględnić, to pod filmem znajdziesz mój bardzo mega duży arkusz kalkulacyjny, w którym te wszystkie koszty można uwzględnić, koszty działki, koszty notariusza, koszty podniesienia działki itd. itd. A także znajdziesz tam bardzo rozbudowaną zakładkę dotyczącą wykończeniówki. Jest tam chyba ponad 100 pozycji, które warto wypełnić w wolnym czasie, bo to myślę koszty wykończeniówki niejednego wykończyły. Chyba mało kto spodziewa się, ile można wydać właśnie na tym etapie. Tak więc zachęcam do pobrania arkusza i zachęcam także do obejrzenia filmu, w którym go bardzo szczegółowo omawiam. Tak wygląda budynek, który będziemy wyceniać. Powierzchnia użytkowa 136 m kwadratowych. Dom na planie prostokąta z dachem dwuspadowym, mający sypialnię razem z garderobą, dwa pokoje dziecięce, łazienkę i WC, pomieszczenie techniczne razem z pralnią, pomieszczenie, które może być przeznaczone na gabinet lub na jeszcze jeden pokój, oczywiście wiatrołap, przestronny salon, kuchnia razem z małą spiżarnią. Ten projekt i wszystkie rzuty znajdziecie na stronie domymodelowe.pl. Tak wygląda kosztorys budowy domu modelowego. Jest to po prostu arkusz Excel, nie jest to plik PDF, który powstał po wyeksportowaniu z jakiegoś programu do kosztorysowania. Programy do kosztorysowania są bardzo dobrym narzędziem w odpowiednich rękach, ale zbyt często widzę, że są używane niepoprawnie, na skutek czego mamy na przykład koszt wykonania wykopów pod małym domem parterowym w wysokości 12 tysięcy złotych. Zdarza się po prostu, że kosztorysanci wpisują do programu podstawowe parametry domu, ale nie analizują szczegółowo projektu budowlanego i czasami wychodzą po prostu jakieś abstrakcyjne, albo za wysokie, albo za niskie wartości. Ta wycena była robiona w oparciu o projekt budowlany i dlatego zostało oszacowane, że wykopy pod fundamenty zajmą około 8 godzin, a ich koszt wyniesie około 1100 zł. Kolejne elementy to beton podkładowy, pompa do betonu, zbrojenie konstrukcyjne na cały budynek, drut wiązałkowy, beton na fundamenty, pompa do betonu, hydroizolacja pod ściany fundamentowe, hydroizolacja pod trzmienie fundamentowe. Następnie mamy bloczki fundamentowe, czyli ściana fundamentowa będzie właśnie murowana z bloczków, zaprawa, która jest potrzebna do murowania ściany fundamentowej, beton na trzmienie fundamentowe i znowu pompa do betonu. Kolejne elementy to hydroizolacja pionowa, termoizolacja fundamentów i oczywiście klej montażowy do montażu tej termoizolacji. Ostatnimi elementami budowy fundamentów jest membrana kubełkowa, kruszywo do zasypywania fundamentów i sama usługa zasypywania fundamentów i zagęszczania kruszywa. Następnie ułożenie rur kanalizacyjnych pod posadzką, taśmy uszczelniające i wylewka betonowa poziomu zero, tak zwany chudziak, razem oczywiście z pompą do betonu. Kolejne elementy to hydroizolacja pod ściany parteru, podszpienie parteru i oczywiście materiał murowy, w tym przypadku beton komórkowy. Trzeba policzyć także zaprawę do murowania pierwszej warstwy. Kolejne warstwy będą murowane na cienką spoinę. Kolejne elementy to pręty do zbrojenia strefy podokiennej, nadproża, beton nadszpienie, więcej nadproża, hydroizolacja pod ściany działowe, oczywiście same ściany działowe parteru, także murowane z betonu komórkowego, razem z zaprawą i zaprawą do cienkich spoin, pręty do zbrojenia pod ścianami, nadproża do ścian działowych, ściany szczytowe strychu, zaprawa do murowania pierwszej warstwy ścian szczytowych, zaprawa murarska do cienkich spoin i folia przeciwwilgociowa na wieńcu. Otrzymaliśmy także kilka wycen wykonawców na budowę tego domu. Przyjęliśmy, że robocizna wyniesie 45 tysięcy złotych.
Do tego dochodzi jeszcze konstrukcja dachu. W tym przypadku będą wiązary prefabrykowane. Usiedliliśmy kilka ofert. Cena to 27 500. Całkowity koszt doprowadzenia budynku do stanu surowego otwartego wynosi około 156 000 zł netto. Kolejne elementy to pokrycie dachowe, materiał plus robocizna 38 000 i 28 000. Tak samo dostaliśmy kilka ofert. Zostały one uśrednione. Następnie stolarka zewnętrzna, czyli okna zewnętrzne, okno tarasowe, drzwi wejściowe, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne i rolety okienne, które są tutaj zaznaczone jako opcja. Łącznie ta stolarka razem z roletami wyniesie około 80 000 zł. Kolejne etapy to elewacja, czyli styropian, klej do styropianu, kołki, zasilki do kołków, wycena jest bardzo szczegółowa, pianka montażowa, siatka do elewacji, klej do siatki, listwy narożne, okapowe, bonie, listwy przyokienne, masy gruntujące, tynk cienkowarstwowy i oczywiście robocizna. Razem pokrycie dachowe plus elewacja to koszt 196 000 zł netto. Kolejne prace to prace wewnętrzne, tynki wewnętrzne z materiałem, hydroizolacja posadzki, gruntowanie posadzki, układanie papy podkładowej, warstwa poślizgowa, folia, styropian na posadzkę, posadzka cementowa z materiałem, wyłaz na strych, deskowanie strychu, membrana paroprzepuszczalna, taśma do klejenia membrany, wełna mineralna o grubości 400 cm, paroizolacja, system sufitowy podwieszany i oczywiście robocizna. Te etapy kosztują 93 tysiące złotych. Kolejne rzeczy to instalacje. Instalacja elektryczna, materiał, gniazda, łączniki i robocizna około 22 tysiące złotych. W tym jest pojedyncza instalacja antenowa. Jest ważne, że nie ma tutaj odgromówki i ta instalacja jest przygotowana pod sterowanie roletami. Koszt może wydawać się wysoki, ale akurat instalacja elektryczna w domu modelowym jest dosyć rozbudowana. Tak więc ta cena jest po prostu trochę wyższa, bo tych elementów instalacji elektrycznej jest po prostu dość dużo. Następnie wykonanie kotłowni z powietrzną pompą ciepła, tak zostało to przyjęte. Wykonanie instalacji grzewczej, ogrzewanie wodne podłogowe, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie instalacji wentylacji z rekuperacją. Całkowity koszt to około 120 tysięcy złotych netto. Do tego dodatkowe koszty, utylizacja śmieci, pomiary, sprawdzenia, odbiory, łącznie 5 tysięcy złotych. Jak sumujemy wszystkie tutaj pozycje, okazuje się, że aby doprowadzić budowę domu do takiego stanu deweloperskiego, zapłacimy około 570 tysięcy złotych netto, co daje 615 tysięcy złotych brutto z 8% VAT-em. Daje to 4500 złotych brutto za metr kwadratowy. W praktyce część wykonawców będzie brała na siebie materiał i wystawi ci fakturę z VAT-em w wysokości 8%. W niektórych przypadkach będziesz kupował materiały sam, czyli będziesz płacił VAT 23%, a na przykład wykonawców brał bez faktury, ale o tym za chwilę. Teraz poszukamy pewnych oszczędności i oszczędności będę dzielił na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to są oszczędności związane z rezygnacją pewnych rozwiązań, które wpływają na komfort mieszkańców, na przykład będziemy rezygnować z rolet. Drugi rodzaj oszczędności polega na rezygnacji z rozwiązań, które mogą mieć wpływ na trwałość budynku. Przykładowo, zamiast porządnej hydroizolacji z masy KMB zastosujemy Disperbit. Obniżyć koszty budowy możemy na przykład angażując tańszego kierownika budowy, czyli nie takiego, który będzie rzeczywiście często na budowie, ale takiego, który tylko przyjedzie kilka razy i odbierze najważniejsze etapy. Możemy także zrezygnować z betonu podkładowego, co daje nam 2100 zł oszczędności. Aby było jasne, jeżeli mówię, że możemy z czegoś zrezygnować, to nie znaczy, że ja to rozwiązanie polecam lub proponuję. Natomiast na wielu budowach mieszanka betonowa na ławy fundamentowe lana jest bezpośrednio do wykopu, niezależnie od warunków gruntowych. Tak więc porównując oferty na budowę domu, na pewno dostaniesz kilka takich, które nie obejmują betonu podkładowego. Kolejny punkt, gdzie możemy wydać mniej, to jest hydroizolacja pionowa. Zamiast masy KMB możemy posmarować ścianę fundamentową Disperbitem. I znowu podkreślę, że to, że ja tutaj zmieniam hydroizolację pionową na Disperbit, nie oznacza, że ja polecam smarowanie ścian Disperbitem. Po prostu bardzo często w ten sposób zabezpiecza się fundamenty przed wilgocią. Jest to tańsze rozwiązanie, więc także tutaj w wycenie zmieniłem dobre, pewne rozwiązanie, tylko droższe, na mniej pewne, ale tańsze. Kolejny punkt, dzięki któremu możemy zaoszczędzić kilkaset złotych, to jest rezygnacja ze styropianu EPS Hydro.
na rzecz jakiegoś tańszego o gorszych właściwościach. Kolejna zmiana pozwoli nam ograniczyć wydatki o kilka tysięcy złotych. Zamiast kruszywa do zasypywania fundamentów, które przerywa podciąganie kapilarne i uniemożliwia wdarcie się wody do wnętrza domu, zastosujemy jakiś zwykły piasek, który tylko zagęścimy i tyle. Tak jak poprzednio, zmiana droższego, pewniejszego rozwiązania na tańsze powoduje zwiększenie ryzyka, w tym przypadku ryzyka związanego z wdarciem się wilgoci do wnętrza budynku. Co jeszcze możemy zmienić? Możemy dać na przykład wylewkę betonową, nieco cięższą. Moglibyśmy zrezygnować z hydroizolacji pod ścianami parteru, ale szczerze mówiąc spotykam się z tym tak rzadko, że akurat nie będę nanosił żadnych zmian. Możemy też obniżyć kwotę robocizny. Związane jest to z tym, że gdy otrzymujemy wycenę od wykonawcy, to z naszego punktu widzenia ta wycena powinna obejmować wszystkie rzeczy, wszystkie narzędzia, które są potrzebne wykonawcy do wykonania prac. Zdarza się niestety, że takie wyceny na przykład nie uwzględniają szalunków albo stempli do podtrzymywania stropu. W związku z tym oczywiście możemy dostać wycenę bardziej atrakcyjną cenowo, ale faktycznie zapłacimy za budowę więcej, ponieważ będziemy musieli część materiałów, część narzędzi zorganizować na własny koszt. Kolejnym elementem jest pokrycie dachowe. Wychodzę z założenia, że nie zmieniamy tego pokrycia, ale oczywiście przykładowo zmieniając dachówkę ceramiczną na blachodachówkę oszczędzimy kilkanaście tysięcy złotych. Kolejnym elementem, gdzie są możliwe duże oszczędności, to stolarka zewnętrzna. Okna tarasowe. Zamawiając okna o mniejszej powierzchni lub innego typu, o innych parametrach, możemy zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy. Tak samo zaoszczędzimy, w cudzysłowie, montując okna tylko na kotwę i piankę. Aby było jasne, odradzam taki montaż. Montaż powinien być co najmniej z użyciem taśm. Natomiast zbyt często widzę taki nieprawidłowy montaż na kotwę i piankę na budowach, abym o tym nie wspomniał. Podobnie zaoszczędzimy, w cudzysłowie, jeżeli pod oknem tarasowym nie będzie żadnej podwaliny ani poszerzenia systemowego, tylko po prostu będzie podmurowany fragment przez wykonawcę stanu surowego. Zamówienie stolarki o nieco gorszych parametrach i rezygnacja z prawidłowego montażu to kolejne kilka tysięcy oszczędności. Kolejna pozycja to drzwi wejściowe z nadświetlem, porządne, bardzo porządne drzwi, natomiast oczywiście możemy kupić drzwi w gorszym standardzie za na przykład 2000 zł mniej. Możemy także zrezygnować z rolet okiennych. Kolejne pozycje dotyczą elewacji. Widać, że największy koszt generuje styropian i oczywiście robocizna, ale tutaj nic nie będę zmieniał. Kolejne prace to prace wewnętrzne. Zamiast hydroizolacji posadzki możemy po prostu dać folię i wywinąć ją na ściany. Też bardzo częsty widok na budowach. Zrezygnować z gruntowania posadzki i zmniejszyć grubość styropianu na podłodze. Dodatkowo możemy dać wełnę o mniejszej grubości. Zmniejszymy koszty budowy, ale oczywiście będziemy więcej płacić rocznie za ogrzewanie. Kolejna rzecz, instalacje. Możemy zrezygnować z kilku gniazdek, kontaktów i różnych udogodnień, zmniejszając dzięki temu koszt materiału i robocizny. Oraz możemy zrezygnować z instalacji wentylacji z rekuperacją. Zamiast tego trzeba będzie wymurować komin wentylacyjny, tak więc wpisuję tutaj kwotę 8000 zł. Otrzymaliśmy cenę 485 tysięcy złotych netto, czyli 524 tysiące złotych brutto. Oznacza to, że cena wykonania metra kwadratowego wynosi 3857, kilkaset złotych mniej za metr kwadratowy niż w poprzednim kosztorysie. Dodatkowo, jeżeli zdecydujemy się na ryzykowne posunięcie, jakim jest współpraca z wykonawcą, który za wykonaną pracę nie wystawi nam faktury, to całkowita cena będzie wynosiła 3570 zł za metr kwadratowy, czyli prawie 1000 zł mniej niż to było w pierwszym kosztorysie. Jak widać, wycena takiego dosyć prostego domu parterowego na kształcie prostokąta z dachem dwuspadowym jest bardzo trudna. Mamy koszty od 3500 zł do 4500 zł, co przekłada się na różnicę rzędu prawie 150 tysięcy. Wiem, że może się wydawać, że tylko kilka rzeczy wynika wprost z naszych oczekiwań. Na przykład możemy chcieć wentylację mechaniczną albo jej nie chcieć, możemy mieć rolety albo ich nie mieć i tak dalej. Natomiast po to pokazuję ten kosztorys, aby pokazać, że każdy element ma jakiś wpływ na budynek, mniejszy lub większy. Jeżeli zrezygnujemy z porządnej hydroizolacji, a posmarujemy fundamenty dysperbitem, możliwe jest, że nic się nie stanie przez wiele lat. Zresztą bardzo dużo budynków w ten sposób jest właśnie zabezpieczonych przed wilgocią. Jednak, jeżeli będziesz miał P
pH, jeżeli będą wyżej wody gruntowe, jeżeli woda opadowa będzie dostawała się właśnie blisko ściany fundamentowej, to ściana fundamentowa będzie podciągała wilgoć, co grozi jakimś grzybem na przykład w pomieszczeniach lub w garażu. Dlatego musimy postanowić, czy chcemy budować dom według wszelkich zasad, czy chcemy brać wykonawców, którzy nam wystawią fakturę i udzielą gwarancji, czy jednak będziemy gdzieś szukać oszczędności, które mogą niestety się gdzieś w przyszłości źle skończyć. Nie muszą, podkreślam, nie muszą, ale mogą. Jest to decyzja trudna, ale konieczna, bo wpływa właśnie na całkowity koszt naszej budowy. Ale to jeszcze nie wszystko. To, co do tej pory liczyliśmy, to koszt materiałów i robocizny. Zakładamy, że my, klienci, inwestorzy, będziemy angażowali kolejne ekipy, z nimi negocjowali, kupowali materiały budowlane i wtedy mamy szansę zmieścić się w tym kosztorysie, który tutaj pokazałem. Może się okazać nawet, że być może za pół roku ceny będą trochę niższe niż teraz, na to wszyscy liczymy i okaże się, że na koniec zostanie nam nawet trochę pieniędzy. Tego nie możemy wykluczać, oby tak było. Natomiast co jeżeli nie chcesz budować się systemem zleconym i chcesz zlecić całą budowę jednej firmie? Taka firma przede wszystkim nie zrobi tak szczegółowego kosztorysu nawet na potrzeby własne. Krystianowi zrobienie kosztorysu zajęło 20 albo 30 godzin i żadna firma nie przeznaczy tyle czasu, aby przedstawić wycenę klientowi. Zawsze coś się zaokrągli, coś się podwyższy, coś się oszacuje. Z założenia więc wycena robiona nawet na potrzeby wewnętrzne w danej firmie będzie mniej szczegółowa i będzie po prostu wyższa. Po drugie, ta wycena musi uwzględniać ewentualne ryzyko, na przykład z tym, że jakieś materiały będą niedostępne i będą one w wyższej cenie. Być może firma ma dwóch wykonawców, jeden ma niskie stawki, drugi ma wysokie, no ale firma nie może założyć, że będzie na swojej budowie ten tańszy wykonawca, ponieważ za kilka miesięcy wszystko może ulec zmianie. W związku z tym w swojej wycenie uwzględnia tą wyższą kwotę. Gdy firma wszystko policzy, doliczy koszty związane z ograniczeniem ryzyka, doliczy jakieś koszty obsługi, ewentualnej reklamacji, gwarancji, jeszcze musi oczywiście oszacować swój zysk. W związku z tym kwota, którą mieliśmy na początku, 4,5 tysiąca złotych, może wzrosnąć nawet do 6 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Są jeszcze dwa inne sposoby budowy, które pozwolą nam oszczędzić trochę pieniędzy, ale na razie zatrzymam się, aby porównać dwa, które omówiłem, czyli w pierwszym sposobie mamy dosyć tanią budowę, albo przynajmniej tańszą, no tylko sami musimy wszystko organizować, zatrudniać wykonawców z różnych branż i wszystkiego pilnować sami, czy też w porozumieniu z kierownikiem budowy. Jeżeli ceny materiałów wzrosną, to będziemy musieli wyjąć pieniądze z kieszeni i oczywiście za te materiały dopłacić, ale z drugiej strony, jeżeli cena materiału spadnie, jeżeli spadnie cena robocizny, będziemy mieć budowę tańszą. Tak samo, jeżeli będziemy dobrze negocjować z wykonawcami, jeżeli będziemy dobrze szukać, także to, co zaoszczędzimy, trafia w 100% do naszej kieszeni. Budując się jedną firmą, wiemy, ile zapłacimy na koniec budowy, więc z jednej strony jest to oczywiście komfortowa sytuacja. Z drugiej strony, jeżeli okaże się, że ceny spadły, ceny materiałów, ceny robocizny, jeżeli okaże się, że firma miała mniej problemów związanych z budową, gdzieś tam jeszcze udało się zaoszczędzić dużo pieniędzy, to ta oszczędność trafia w ręce firmy budowlanej, a nie w twoje. I trzeba to po prostu wziąć pod uwagę, decydując się na budowę jedną firmą. Rozwiązaniem, które pozwoli tobie nie przesiadywać codziennie na budowie, a jednocześnie pozwoli oszczędzić pieniądze, jest nawiązanie współpracy z inwestorem zastępczym. Taki inwestor bierze dość duże wynagrodzenie, na przykład 20 tysięcy złotych, może mniej, może więcej, ale w twoim imieniu organizuje materiały budowlane, organizuje wykonawców, wszystkim zarządza. Przewaga jest taka, że to on robi większość pracy, więc możesz trochę odpocząć. Z drugiej strony, jeżeli na budowie okaże się, że coś udało się lepiej, szybciej, są jakieś oszczędności, no to te oszczędności trafiają do ciebie. Z drugiej strony oczywiście jest ryzyko takie, że jeżeli coś się stanie, jeżeli trzeba będzie zapłacić więcej wykonawcy lub trzeba będzie zapłacić więcej za materiały budowlane, to będziesz musiał za to zapłacić z własnej kieszeni. Ale płacisz tylko wtedy, kiedy dany problem wystąpi. Przy budowie jedną firmą za te rzeczy właściwie zawsze płacisz, bo to ryzyko już jest uwzględnione w wycenie wykonawcy, tej generalnego wykonawcy. Jest jeszcze jeden sposób budowy, który bardzo mi się podoba. Widziałem, że dużo firm w ten sposób buduje w Stanach Zjednoczonych, natomiast na gruncie polskim jeszcze o nim nie słyszałem. Jest to rozwiązanie pośrednie między inwestorem zastępczym a budową jedną firmą. W tym rozwiązaniu
podpisujesz umowę z jedną firmą. Natomiast w przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, kiedy jest znana kwota do zapłaty i jeżeli wykonawca coś zaoszczędzi podczas budowy, no to oszczędność trafia do niego, w tym rozwiązaniu budowa jest dla Ciebie transparentna. Wiesz, ile kosztują materiały, które poszły na Twoją budowę, wiesz, ile ta firma zapłaciła swoim podwykonawcom. Współpraca z taką firmą może wyglądać na przykład tak. Sławku, mamy dla Ciebie przygotowaną ofertę. Wyceniliśmy, że koszty budowy powinny wynosić 600 tysięcy złotych. Dobre materiały, wszystko zgodnie z projektem budowlanym. Do tego jeszcze doliczamy nasze wynagrodzenie. Jeżeli podczas budowy okaże się, że coś się udało zaoszczędzić, to oczywiście oszczędność trafia na Twoje konto. Działamy więc w sposób partnerski i uczciwy, transparentny. Na pewno taki sposób budowy wymaga dużego zaufania do drugiej strony. Jest na pewno dużo miejsc, gdzie wykonawca może nas po prostu naciągnąć, ale myślę, że no przy takiej transparentnej budowie, kiedy będziemy mieli na wszystko faktury, rachunki, będziemy wiedzieć, gdzie idą nasze pieniądze, to może być rzeczywiście atrakcyjny sposób budowy. I tak jak mówiłem wcześniej, taki sposób budowy często obserwuję właśnie w Stanach Zjednoczonych. Jestem w ogóle ciekawy, co Wy o tym myślicie, czy taki sposób budowy wydaje Wam się atrakcyjny, czy może na przykład nieco przekombinowany i nie nadający się na rynek Polski. Jak to wygląda na liczbach? Przyjmijmy, że budujemy dom według projektu, który pokazywałem wcześniej. Chcemy mieć wentylację mechaniczną, chcemy mieć roletę, mamy sprecyzowane oczekiwania. Jeżeli będziemy budować się systemem zleconym, czy też gospodarskim, bo funkcjonują dwie nazwy, samodzielnie będziemy angażować wykonawców do poszczególnych prac. Widełki wynoszą od 3900 do 4500 zł za metr kwadratowy. Wyższa kwota to budowa prowadzona w sposób, powiedzmy, książkowy. Wszystkie rozwiązania, które są zastosowane, są poprawne. Wykonawcy wystawiają fakturę. Niższa kwota oznacza, że gdzieś poszliśmy na skróty i użyliśmy mniej pewnych rozwiązań. Wycena generalnego wykonawcy będzie wyższa. Przyjmijmy 6000 zł za metr kwadratowy, co oznacza 816 tysięcy zł. Przyjąłem, że generalny wykonawca wybuduje dom według projektu budowlanego, według wszelkich zasad i nie będzie szedł na skróty. Natomiast na pewno wielu generalnych wykonawców wyceni koszty budowy właśnie w oparciu o to, że gdzieś tam będą ukryte oszczędności na każdym etapie i wtedy może się okazać, że koszt budowy będzie niższy, na przykład będzie wynosił 5500 zł za metr kwadratowy. Jeżeli podczas budowy wzrosną koszty, to cena całkowita dla Ciebie nie powinna ulec zmianie, ale z drugiej strony, jeżeli koszty zostaną zmniejszone, no to cała oszczędność trafia w ręce generalnego wykonawcy. W przypadku budowy systemem zleconym, każda zmiana cen, materiałów, robocizny wpływa na to, ile wydasz na budowę. Trzecim sposobem budowy jest budowa z pomocą inwestora zastępczego. Różni inwestorzy mają różne zakresy usług. Przyjmijmy, że ten inwestor, którego tutaj opisuję, po prostu organizuje pracę, przedstawia Ci wykonawców, ale to Ty podpisujesz z nimi umowę. Taki inwestor nie daje żadnej gwarancji, ponieważ gwarancje dają wykonawcy, którzy właśnie będą dla Ciebie realizowali dane prace. W związku z tym można stwierdzić, że widełki będą bardzo podobne, tak jak w przypadku systemu zleconego, plus zapłacisz więcej za obsługę, za koszt tego inwestora. W związku z tym koszty budowy wzrosną o około 25 tysięcy złotych. Ostatni sposób, nazwałem go roboczo inwestorem zastępczym 2.0. Taki inwestor działa podobnie jak generalny wykonawca, czyli bierze odpowiedzialność także finansową za działania podwykonawców. Taki inwestor daje gwarancję na wykonane prace i ponosi znacznie większe ryzyko niż taki, powiedzmy, zwykły inwestor zastępczy, który przenosi ryzyko na wykonawców. W związku z tym koszt budowy z pomocą inwestora 2.0 jest wyższy od kosztu prowadzenia budowy przez zwykłego, powiedzmy, inwestora zastępczego. Z drugiej strony ten koszt jest niższy niż w przypadku budowy generalnym wykonawcą, ponieważ w tym modelu nie trzeba podwyższać wyceny na wypadek, gdyby coś się stało. Tutaj jest budowa transparentna. Jeżeli coś się uda zaoszczędzić, no to cała oszczędność trafia w Twoje ręce, a nie, tak jak tutaj, do rąk generalnego wykonawcy. Jak widać, każdy sposób ma swoje zalety i wady. Nie opisałem piątego sposobu, jakim jest budowa domu własnymi rękami, ale jest to po prostu najbardziej obciążający sposób budowy. Z tych czterech sposobów system zlecony jest najtańszy, ale też no, dosyć wymagający, wymaga dość dużego zaangażowania. Jeżeli chcesz prowadzić budowę w ten sposób, aby zaoszczędzić pieniądze, zapraszam do kursu na jaksiewybudować.pl.
Inne sposoby budowy są droższe, ale zdecydowanie mniej obciążające dla inwestora i cóż, musisz wybrać to, co dla Ciebie pasuje, bo jak widać, różnice między różnymi sposobami budowy przy takim dosyć prostym domku sięgają nawet prawie 300 tysięcy złotych. Wiem, że tytuł mojego filmu był nieco clickbaitowy, ale skoro dotarłeś do tego momentu, to mam nadzieję, że wiesz, jak wiele setek czynników wpływa na koszty budowy. Niektóre czynniki oczywiście wpływają w sposób nieznaczny, podwyższają lub obniżają koszty o kilkaset, kilka tysięcy złotych, ale inne, takie jak na przykład decyzja o budowie domu jedną firmą, potrafi wpłynąć w niesamowitym stopniu na koszty budowy, podwyższając je nawet o 100, 200 lub nawet więcej tysięcy złotych. Jeżeli jesteś przed budową domu, przed zakupem działki, a chcesz upewnić się, że stać się na budowę, to ponownie proszę, pobierz mój arkusz kalkulacyjny, obejrzyj film, w którym pokazuję, jak go wypełniać. Jest to najlepsza, aczkolwiek nie najłatwiejsza droga do tego, abyś upewnił się, że stać lub nie stać na budowę domu. Pozdrawiam i do usłyszenia przy kolejnym filmie.